Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam Was z Mikołowskiego Syjonu. W ten dzień dzisiejszy, oprócz wielu różnych kwestii, spraw, jakie nas już dotykają albo będą dotykać, wpisuje się także ten dzisiejszy fragment biblijny, którego myśli będą nam towarzyszyć. A jest to słowo, które zapisane jest w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, wiersz 11, gdzie jest tak napisane: kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. Drodzy, w tym dzisiejszym słowie na nowo poznajemy, albo możemy wysłyszeć jeszcze raz i wyraźnie, jak Jezus wypowiada tutaj to, co może uczynić nas wielkimi w Jego Królestwie. Czytamy więc we wcześniejszym rozdziale Ewangelii Mateusza, w rozdziale 20, w wierszach 26 i 27, gdzie jest napisane: nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. I drodzy, rzeczywiście tak jest. Niektórzy ludzie lubią czuć się ważniejsi, bardziej znaczący od innych, bo może faktycznie mają większą wiarę, wiedzę, talenty oraz lepsze wyniki od innych. I z pewnością takimi osobami w Nowym Testamencie byli apostołowie, tutaj z pewnością też był takim wielkim człowiekiem apostoł Paweł. Myślę, że sami możemy wybrać, jak uważamy najlepiej, ale wszyscy oni mogą uważać się za większych i ważniejszych. Dlaczego? Gdyż służyli dla dobra innych. Przed obliczem Chrystusa wszyscy jesteśmy jakby niewolnikami. Dlaczego? Bo okazujemy posłuszeństwo. Ale przed innymi ludźmi służymy jak możemy najlepiej. I drodzy, takimi ministrami, czyli jednocześnie sługami, mogą być wszyscy prawdziwi nauczyciele, ojcowie, ale też członkowie rad parafialnych w Kościele, biskupi, członkowie synodu Kościoła, bo to oni w duchu tej służby mają nieść to przypisane im, te przypisane im tytuły i obowiązki. Ich wielkość jest proporcjonalna do ich służby oraz do dobra, które czynią w swojej skromności. I tu podkreślmy to, co najważniejsze: skromność. Bo w skromności zawiera się szczere i prawdziwe zaangażowanie, oddanie, bezinteresowność. Bo samo wywyższanie się jest ludzkie, ono pochodzi z ciała. Ale skromność i pokora są wielkimi atrybutami pochodzącymi od Boga. Tak więc, kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. I to słowo pozostawię wam na drogi dzisiejszego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Do zobaczenia.